Niedawno przeczytałem książkę, kolejną książkę Clifforda Goldsteina. Muły, na których jeżdżą aniołowie. Kojarzycie, może są osoby, które kojarzą tą książkę. Clifford Goldstein jest znanym publicystą amerykańskim żydowskiego pochodzenia. I ten intrygujący tytuł tej książki, Muły, na których jeżdżą aniołowie, zainspirował mnie do dzisiejszego kazania. Pokolenie mułów. Tak jak zostało to już wspomniane przez brata Leszka, muł to jest bardzo ciekawe zwierzę. Jest tak naprawdę hybrydą klaczy konia domowego z ogierem osła. Charakteryzuje się niesamowitą siłą, wytrzymałością. Muł potrafi radzić sobie w warunkach, w których koń wysiada. Możemy kolokwialnie powiedzieć. Dziedziczy po swoich rodzicach najlepsze cechy. W zależności od osobnika, to taką ciekawostkę chcę powiedzieć, muł jest w stanie dźwigać na swoich barkach pakunek o wadze 72 kg przez 26 kilometrów bez postoju. Więc cechuje go ta wytrzymałość niesamowita. A są osobniki, które potrafią dźwigać ciężar sięgający 90 kg. Muły mają taki, troszkę tak zabawnie wyglądają. Charakteryzują się dużą głową, mają długie uszy i krótką szyję. Z taką można powiedzieć, stojącą grzywą. Muły również posiadają nieparzystą liczbę chromosomów. A dokładnie 63 chromosomy. Koń 64, osioł 62 i ta nierówna liczba chromosomów u rodziców sprawia, że muł tak naprawdę jest bezpłodny i tylko 5% mulic jest w stanie wydać potomstwo. I pewnie zastanawiacie się, no dlaczego ja tak dużo mówię dzisiaj na ten temat? Przecież nie jest to kolejna lekcja biologii, nie jest to przypomnienie, tak? Z czasu właśnie, gdy chodziliśmy do szkoły i chodziliśmy na lekcje przyrody i uczyliśmy się o gatunkach zwierząt, tak? I tak właśnie mówiono nam, że muł nie tworzy osobnego gatunku, ponieważ nie wydaje potomstwa. Ale słuchajcie, okazuje się, że jest bardzo ciekawe podobieństwo. Można zauważyć pewne podobieństwo pomiędzy właśnie współczesnym pokoleniem chrześcijan a pokoleniem mułów. Jakie to podobieństwo możemy zauważyć? To, co ja dostrzegam. Tym się dzisiaj z wami chcę podzielić. Po pierwsze, podobnie tak jak muły, współczesne pokolenie chrześcijan, wielu z nas posiada duże głowy. Mamy takie duże głowy, mamy długie uszy i krótką szyję to jest twardy kark. Oczywiście mówimy o tym w charakterze symbolicznym. Jeżeli sięgniemy do Pisma Świętego, to zauważymy, że w symbolice biblijnej głowa między innymi symbolizuje mądrość, wiedzę i rozum. W Księdze Izajasza jest napisane, że głową Izraela czasów Starego Testamentu, wiecie kto był? Był właśnie starszy i poważany mąż. Ze względu na jego życiowe doświadczenie, ze względu na jego mądrość, tak? Uszy w Biblii są odpowiedzialne za duchową percepcję. I tak na przykład w Księdze Objawienia siedmiokrotnie użyte jest wyrażenie
jest taki apel skierowany do ludzi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jeżeli weźmiemy na przykład, jeżeli popatrzymy na szyję, tak, to szyja jest tą częścią ciała, na którą nakładano jarzmo, a jarzmo jest symbolem poddaństwa i w związku z tym szyja niejednokrotnie, zresztą bardzo często w Biblii występuje jako metafora zatwardziałości, uporu i nieczułości. I w księdze Jeremiasza możemy podać taki przykład. Księga Jeremiasza, rozdział 17, wiersz 23. Ja przywołam ten tekst, jest napisane: lecz oni nie słuchali, ani nie nakłonili swojego ucha, ale usztywnili swój kark, aby nie słuchać i nie przyjmować pouczenia. Więc takich wypowiedzi jest bardzo dużo, ukazujących ten lud Boży, który jest taki, można powiedzieć, krnąbrny i taki uparty i nie chce słuchać tego, co Bóg ma mu do powiedzenia. Teraz słuchajcie, jaka jest teraz analogia właśnie pomiędzy tym? To jest bardzo ciekawe, bo my dzisiaj właśnie, można powiedzieć, mamy bardzo dużo informacji o Bogu. Studiujemy Pismo Święte. Czytamy książki o tematyce duchowej. Słuchamy wielu kazań, wykładów. I tą wiedzę gromadzimy, ale nie tylko z obszaru biblistyki, ale również z innych obszarów. Ale rodzi się bardzo ważne pytanie. Co my robimy z tą wiedzą? Czy w sposób umiejętny wykorzystujemy informacje, które do nas docierają? A prawdą jest, że dzisiaj jesteśmy zasypywani różnorodnymi informacjami, różnymi reklamami, różnymi wiadomościami i słuchajcie, niejednokrotnie te nasze głowy właśnie pękają w szwach. One są przeładowane różnymi informacjami, nie zawsze tymi dobrymi informacjami. Ale nawet jeżeli byśmy popatrzyli właśnie na to Słowo Boże, które studiujemy konsekwentnie, czytamy, ale co my z tym robimy? To jest bardzo ważne pytanie i nad tym należy się zastanowić. W księdze Izajasza jest taki obraz ludu Bożego. Bóg mówi, że wasza głowa jest chora. Możemy o tym przeczytać w księdze Izajasza w rozdziale 5 i w wierszu 9. Proszę, otwórzcie ze mną ten tekst. Księga Izajasza, rozdział 1 i wiersz 5. Od stóp do głów nic na nim zdrowego. Tylko jeszcze wcześniej. Cała głowa chora i całe serce słabe. Od stóp do głów nic na nim zdrowego. Tylko guzy i sińce i świeże rany, nieopatrzone, ani nieprzewiązane, ani niezmiękczone oliwą. Jakiś czas temu oglądałem pewną taką animację, która trafnie też ilustruje problem współczesnego pokolenia chrześcijan, ale generalnie też wszystkich ludzi. Animacja jest taka. Leży człowiek, jest widać taki smutny na twarzy, ale nie ma czaszki. Ma pół czaszki tak jakby obcięte. I tam, gdzie powinien być mózg, tam nie ma mózgu, ale jest tylko przewód i ten przewód jest podłączony do telewizora. A ten człowiek tak leży i ma rękę wyciągniętą, a widać obok leży jakieś pudełko z lekarstwami. Widać, że jest chory. Widać, że jego głowa jest chora. Czym dzisiaj, moi drodzy, zajmujemy się? Jak ten nasz czas spędzamy?
jaką wiedzę zdobywamy i jaki pożytek robimy z tej wiedzy. Słowo Boże mówi, głowa chora, a uszy, te uszy, które mają słuchać Boga, tak naprawdę nie chcą Go słuchać i są nieobrzezane. I możecie przestudiować ten temat troszkę głębiej. A jeżeli chodzi o szyję, o kark, współczesnych chrześcijanach jest jak sztywny, jak ścięgna z żelaza. Tak mówi Słowo Boże. Czy jest na to jakieś lekarstwo? Słuchajcie, to było takie bardzo smutne, tak? To, co do tej pory powiedzieliśmy, ale jest fantastyczne lekarstwo na ten stan rzeczy. Otwórzcie ze mną Księgę Ezechiela, rozdział 36. Księga Ezechiela, rozdział 36. W tym rozdziale Bóg składa taką przepiękną obietnicę. Czytam od wersetu 25 do 27. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów. Oczyszczę was i dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego serca, z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Jakie lekarstwo? Jakiego lekarstwa dzisiaj potrzebujemy? Jakiego lekarstwa potrzebuje współczesne pokolenie nie tylko chrześcijan, ale ludzi? Potrzebujemy nowego serca. Potrzebujemy doświadczyć Bożej interwencji w naszym życiu. Ale to jeszcze nie koniec podobieństw pomiędzy współczesnym pokoleniem chrześcijan a pokoleniem mułów. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno podobieństwo. Po drugie, podobnie jak muły, jesteśmy w stanie bardzo ciężko pracować. Od świtu do nocy. Ale mamy ogromny problem, i przepraszam za wyrażenie, nie chcę nikogo teraz obrazić, mamy ogromny problem z rozmnażaniem. I zaraz wyjaśnię, o co chodzi w tym porównaniu. Ale zacznijmy od pracy. Praca. Ważna jest czy nie? Praca jest bardzo ważna. Praca jest błogosławieństwem danym ludziom po grzechu. I w ogóle człowiek, który pracuje, wykonuje pracę, jest w Słowie Bożym przedstawiony jako przykład niesamowitego dzieła Bożego. W Psalmie 104, proszę otwórzcie ze mną. W Psalmie 104 w poetycki sposób psalmista mówi nam o tym, jak piękny jest człowiek, który pracuje. Pozwólcie, że przeczytam. Wiersz 23 i 24. Człowiek wychodzi do pracy swojej. Do pracy swojej aż do wieczora. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie. Tyś wszystko mądrze uczynił. Widzimy tutaj tą aprobatę pracy, tak? Praca. Praca jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka wynikającym z czwartego przykazania dekalogu. Czwarte przykazanie dekalogu, kto jak kto, ale adwentyści doskonale znają, tak? Tutaj chyba każdy zna treść czwartego przykazania. Ale w tym czwartym przykazaniu jest również napisane, przez sześć dni będziesz pracował. Praca jest dla naszego dobra, abyśmy nie myśleli o tym, co
nie przystoi, bo człowiek, który nie pracuje, jemu zaczynają przychodzić jakieś niewłaściwe myśli do głowy. Wiem z własnego doświadczenia i myślę, że każdy z was ma podobne doświadczenie w tym zakresie. Jeszcze jedna rzecz jest ważna, słuchajcie. Według apostoła Pawła, człowiek, który nie chce pracować, ma dwie lewe ręce do pracy, nie powinien też odczuwać łaknienia, nie powinien też mieć pragnienia, nie powinien chcieć jeść, tak? Więc etos pracy Biblia podkreśla jak najbardziej. Ale, tu jest jedno ale. Praca jest ważna w życiu człowieka, ale praca nie jest najważniejsza. I jeżeli my dzisiaj należymy do pokolenia ludzi, do pokolenia chrześcijan, którzy są zbyt zajęci swoimi obowiązkami, są zbyt zajęci pracą, a nie realizujemy powierzonej nam misji głoszenia Ewangelii, to jesteśmy dysfunkcyjnymi chrześcijanami. I musimy o tym powiedzieć sobie otwarcie. I Bóg nie ma w nas upodobania. Tak jak Bóg nie stworzył muła, który świetnie nadawałby się do pracy, tak? Ale jest bezpłodny, nie jest w stanie wydać na świat potomstwa. Tak Bóg nie ma upodobania w ludzie Bożym, który jest zbyt zajęty, aby głosić Ewangelię. I oczywiście pracując, możemy stać się bardzo majętnymi ludźmi, ale doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że majętność niekoniecznie musi oznaczać szczęście i radość. W innym psalmie, Psalmie 127, wierszu drugim psalmista mówi: daremnie wcześnie rano wstajecie, daremno późno kładziecie się spać, spożywając swój chleb w troskach. Możemy bardzo dużo robić, a w dalszym ciągu nie mieć Bożego błogosławieństwa. Dlatego to, co chciałbym teraz podsumować, treść tego dzisiejszego kazania. To, co już też może i powiedziałem kilka minut wcześniej. Zostaliśmy stworzeni, powołani przez Boga do służby, do ewangelizacji. To jest nasze zadanie. Jeżeli nie mamy na to czas, a tylko pracujemy, to gdzieś te priorytety w naszym życiu uległy zachwianiu. Ponad 70 lat temu znany pisarz C.S. Lewis, autor takiej sagi opowieści z Narni, wydał książkę Listy starego diabła do młodego. I w tej książce w niezwykle barwny sposób przedstawił plan szatana. Zająć chrześcijan do tego stopnia, aby nie głosili Ewangelii. I to właśnie jemu zależy dzisiaj tak bardzo na tym, aby Kościół był pełen ogromnie zajętych ludzi, którzy mają czas na wiele rzeczy, ale nie mają czasu na zwiastowanie Ewangelii. Być może ktoś został poruszony przez Boga tym słowem i chciałby poświęcić się Jezusowi na nowo, chciałby być uczynnym dla Jezusa. Ale zdaję sobie sprawę, że możemy mieć bardzo dużo obaw i nie wiedzieć, od czego zacząć. I to może działać na nas tak też zniechęcająco.
Dlatego tym osobom, do których to słowo mówione dzisiaj trafia, tym osobom, które pragną cząstkiem swojego czasu poświęcić na składanie świadectwa o Jezusie Chrystusie, pragną głosić Ewangelię, realizować misję, do której Kościół został powołany, tym wszystkim osobom chciałbym rzucić wyzwanie. To wyzwanie znajduje się w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale i w wierszu 38. Proszę, otwórzcie ze mną Ewangelię Mateusza, rozdział 10 i wiersz 38. Są to słowa wypowiedziane przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Błagajcie Pana, aby pokazał wam, co możecie dla Niego uczynić. Jeżeli podejmiecie dzisiaj to wyzwanie, jeżeli zaczniecie modlić się w ten sposób, zaczniecie modlić się słowami Pana Jezusa Chrystusa, Pan Bóg szybciej odpowie na waszą modlitwę, niż tego oczekujecie. Pan Bóg odpowiedział na moją modlitwę, gdy prosiłem Go o to. Pan Bóg odpowie również na was, na waszą modlitwę. Dlatego nie bądźmy pokoleniem mułów, ale bądźmy tymi, którzy realizują Bożą misję. Amen.